5 mitów o. To nowa seria na tym kanale. Mam nadzieję, że będzie ukazywała się co tydzień. Ten kanał jest poświęcony Słowu Bożemu i może część z Was pamięta, że przez jakiś czas analizowałem Ewangelię według świętego Jana. Te filmy znajdują się nadal na tym kanale, znajdują się też na naszym serwisie podcastowym, więc można sobie to odświeżyć. Przez jakiś czas, trwało to prawie rok, analizowałem Ewangelię Jana wers po wersecie. W każdym z tych odcinków, krótkim, zwykle około 10-minutowym, omawiałem kilka wersetów i przechodziliśmy wers po wersecie praktycznie przez Ewangelię Jana. Jeżeli ktoś z Was słuchał, to zachęcam, może przyda się wrócić do tego i odświeżyć sobie. Jeżeli ktoś nie słuchał, to tym bardziej zachęcam do tego, aby zagłębiać się w Słowo Boże i być może te audycje, które nagrywałem, pomogą Wam w tym. Teraz krótka zapowiedź tego, co wydarzy się już wkrótce, już w sobotę. Będzie premiera nowej serii 5 mitów o. Chciałbym w tej serii, w oparciu o materiały z platformy Crossway, przetłumaczone na język polski, omówić kilka, może kilkanaście, zobaczymy ile się uda, tematów, ponieważ wewnątrz chrześcijaństwa narosło wiele mitów na różne tematy biblijne, na tematy piekła, aniołów, nieba, no wiele, wiele tych tematów jest, gdzie czasami używając pewne skróty myślowe wprowadzamy się w dziwne nauki. Nie chcę tutaj krytykować od razu na początku wszystkich, ale zachęcam do tego, aby zobaczyć, aby być może zasubskrybować ten kanał, aby nie uciekły Wam kolejne materiały i zastanowić się na tym. Ja przeglądałem kilka tych artykułów i moim zdaniem są one bardzo potrzebne w Polsce, ponieważ tak jak w Stanach Zjednoczonych, tak jak ludzie, którzy znają angielski, mają dostęp do wielu, wielu materiałów bardzo pomocnych i potrzebnych, tak w Polsce jest tego niestety cały czas bardzo, bardzo mała ilość. Będę starał się zrobić też wpis na blogu z każdego odcinka, więc kto z Was będzie chciał oglądnąć na YouTubie, to zapraszam. Kto z Was będzie chciał posłuchać tego na podcastach, to także będzie to dostępne na podcaście Biblia na każdy dzień. A kto z Was będzie wolał czytać, to zapraszamy na bloga. Na blogu będą także ukazywały się te materiały i będzie też do nich można wrócić nawet kiedyś w przyszłości. Czasami łatwiej jest coś wyszukać w internecie niż szukać jakichś filmów. Aktualnie jest masa filmów na YouTube i czasami faktycznie ciężko jest coś znaleźć. Okej, krótka zapowiedź. Zapraszam już w sobotę wieczorem. Wkrótce pojawi się też zapowiedź tego odcinka, więc możecie kliknąć powiadom, otrzymacie przypomnienie. No cóż, zapraszam.